Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościmy w Teatrze Nasz, którego prezes, pani Sylwia Czerwińska-Mądrzejewska, jest naszym gościem. Witam Cię bardzo serdecznie. Jednym z gości mojego programu był na przykład Twój wychowanek. Mój wychowanek. Twój wychowanek, który obecnie radzi sobie doskonale w stolicy. Mówię o Tymonie Kokoszce. Uroczy zresztą chłopak, muszę powiedzieć. I on z taką olbrzymią sympatią wyrażał się o tym wszystkim, czego tutaj w Teatrze Nasz doznał. Z wielką pasją mówił o teatrze, mówił o tym, że właśnie wy go tutaj zaraziliście tą ogromną taką miłością do teatru, którą zresztą realizuje w Warszawie, mimo że studiuje nie tylko w Szkole Głównej Handlowej, ale i na Wydziale Prawa. Pracował wtedy, kiedy rozmawialiśmy, jeszcze nie wiem jak teraz, w Ambasadzie Królestwa Danii, także zajęć miał mnóstwo, a równocześnie w jakimś prywatnym teatrze grał główną rolę w przedstawieniu poświęconym osobie tego Simona Murzyna, który zarażał Polki wirusem HIV. Pamiętasz taką głośną sprawę? Czy sprawy nie pamiętam, ale Tymon opowiadał mi o roli, także... Aha, czyli tę historię znasz. Tak. Powiedz, jak wiele osób z równą pasją, z równą miłością wyraża się o waszym teatrze? Jak wiele osób wyszło już spod twoich rąk? No właśnie ostatnio miałam taki czas podsumowań, ponieważ nasz byt tutaj na Brzeskiej był nieco zagrożony i tak sobie usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, czy ta praca jest komuś potrzebna, czy to ma dla kogoś znaczenie. No i jak zaczęłam właśnie tak sobie podsumowywać, cośmy robili, co się wydarzyło przez tych kilkanaście lat, no to właśnie zaczęły do mnie docierać takie sprawy, że ja dość często dostaję takie informacje zwrotne, że to, co się wydarzyło tutaj w teatrze, jest dla młodych ludzi ważne, że ma wpływ na ich życie, na to, jak patrzą na świat, na to, co o nim myślą, na to, że bardzo często wychodząc stąd z przekonaniem, że łatwiej nie znaczy lepiej, niestety potem kierują swoim życiem tak, że nie jest im łatwiej, znaczy niestety dla nich, a mimo wszystko myślę, że tak jest dobrze. I w związku z tym podejmują różne wybory, które kosztują ich dużo wysiłku, ale za to pewnie sprawiają, że ich życie jest ładne i daje im satysfakcję. Ja dostaję od nich takie sygnały, że tak jest i że to teatr się do tego przyczynił i to jest dla mnie niezwykle ważne, ponieważ oni tutaj wszystko, co się tutaj wydarza, to jest jakby takie działanie związane z tym, że oni są odpowiedzialni za ten budynek, odpowiedzialni za relacje między sobą, odpowiedzialni za to, co produkujemy. My spędzamy ze sobą mnóstwo czasu, rozmawiamy z sobą, dbamy o to miejsce, musimy tutaj sprzątać, remontować, budowaliśmy sami scenę, sami dźwigamy te krzesła, robimy spektakle, więc jak gdyby wszystko tutaj robią sami, tylko pod moim kierownictwem, więc uczą się na pewno funkcjonowania w grupie, tak jak powiedziałam, relacji z ludźmi, nie tylko rozmawiania o sztuce i nie tylko tworzenia sztuk teatralnych, ale też takich rzeczy, które potem przekładają się na jakość ich życia. Przynajmniej tak twierdzą, co jest dla mnie niezwykle ważne. Wspomniałaś o tym, że ten budynek był zagrożony. To jest przepiękny budynek, aczkolwiek no gołym okiem widać, że zaniedbany, zwłaszcza na zewnątrz. Jakie będą jego dalsze losy? Czy już wiadomo? Nie wiadomo. Ta sprawa toczy się już od jakiegoś czasu. Rozmawiałam nawet ostatnio z panem prezydentem. I miasto podjęło takie działania, żeby przejąć ten budynek na własność, bo wtedy będzie mogło go wyremontować. A do kogo on należy? W tej chwili do jakiejś prywatnej osoby, ale z dokumentów wynika, że ona pewnie już od dawna nie żyje. Ewentualnie mogą się pojawić jacyś spadkobiercy, ale nikt się do tej pory o niego nie upomniał. Nie wiem, dokładnie nie znam sytuacji prawnej. Natomiast mówię, rozmawiałam z panem prezydentem i mówił, że miasto podjęło i od jakiegoś czasu toczy się postępowanie, żeby stał się on budynkiem miejskim. Natomiast no, dla nas problemem i ciężarem ogromnym jest utrzymanie tego budynku, bo w związku z tym, że on nie jest miasta, że jest tylko w administracji miasta, no to my musimy ponosić mnóstwo różnych kosztów.
No ale mam nadzieję, też rozmawiałam na ten temat z panem prezydentem, mam nadzieję, że jakoś to się uda wszystko rozwiązać i że będziemy mogli tutaj funkcjonować w dalszym ciągu. Nasz program nazywa się Przez dziurkę od klucza i my podglądamy może mniej problemy, bardziej ludzi. Dlatego dziś chciałabym, żebyśmy jednak skoncentrowali się nie tylko na teatrze, który niewątpliwie jest bardzo istotną, jeśli nie najistotniejszą częścią twojego życia, ale przede wszystkim na tobie. Powiedz więc, kiedy ty połknęłaś tego teatralnego bakcyla? O matko, ja się chyba z tym urodziłam po prostu, bo moja mamusia jest teatromanką, uwielbia teatr, uwielbia literaturę, więc oczywiście zaraziła mnie tym, albo wyssałam to z jej mlekiem. No a później to ta historia jest niezwykle barwna i zabawna, bo to zaczęło się wszystko na poważnie, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, w czwartej klasie szkoły podstawowej. Ja poszłam wtedy, pamiętam, do administracji mojego osiedla, Kazimierza Wielkiego, i powiedziałam, że bardzo bym chciała wynająć pomieszczenie, ponieważ będę robić teatr. I pamiętam, że byłam strasznie oburzona, ponieważ nie potraktowano mnie poważnie i powiedziano, że no chyba sama nie zamierzam wynająć tego pomieszczenia, co nie było zgodne z prawdą, bo i owszem zamierzałam. W każdym razie miała ta sytuacja swoje dobre strony, bo no jednak widocznie moja determinacja była tak olbrzymia, że pani stwierdziła, że nie może tak po prostu mnie zbyć i wysłała mnie do klubu Łącznik, bodajże tak się nazywał ten klub. Był taki, był. A tam z kolei panie posłały mnie do człowieka, który no niewątpliwie wpłynął na całe moje życie. Na Janka Jabłońskiego, który jest moim duchowym mistrzem, przewodnikiem i z którym przyjaźnię się do dzisiejszego dnia, mimo tego, że minęło strasznie dużo lat od tego momentu. No i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Także teatr jest w moim życiu właściwie od tego momentu non-stop. Ty sama zostałaś, mówisz, zarażona niejako jeszcze podczas życia płodowego, ale tobie udało się zarazić tą miłością mnóstwo młodych ludzi. Jak, w jaki sposób do nich docierałaś? Jak to się działo, że w ogóle powstał ten teatr? Teatr powstał, to znaczy tak jak mówię, on od tego momentu, od tej czwartej klasy szkoły podstawowej istniał właściwie cały czas. Ponieważ to byli Janek, koledzy ze szkoły? Tak, tam. To byli koledzy ze szkoły. Janek był na tyle mądrym człowiekiem, że on stymulował, pomagał, sugerował, nigdy nie ingerował zbyt mocno. Właściwie był takim człowiekiem, który pozwalał się rozwijać. Nie narzucał absolutnie ani swoich poglądów, ani swojej woli. Natomiast był na tyle fantastycznym człowiekiem, jest na tyle fantastycznym człowiekiem, że całym swoim życiem potwierdzał w to, co wierzył. I ja wtedy doszłam do wniosku, że chyba to jest jedyna metoda, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonać. Że jeżeli się wierzy w to, co robi, jeżeli to jest dla człowieka pasją, jeżeli to jest dla człowieka ważne, no to ludzie, którzy cię otaczają, którzy do ciebie przychodzą, też zaczynają w to wierzyć. Myślę, że to jest chyba jedyna recepta, że jeżeli nie ma w tym prawdy i autentyzmu i prawdziwej miłości, to nikogo się nie da przekonać. No i tak właśnie to się zaczęło. Później żeśmy funkcjonowali przez jakiś czas w Czarnym Spichrzu, a potem powędrowaliśmy do takiego miejsca, które się nazywa Stacja Szamocin. I tam pewna kobieta wynajęła sobie tę stację kolejową i zrobiła swój teatr i powiedziała: Sylwunia, robicie fajne rzeczy, weź sobie załóż stowarzyszenie, poszukaj sobie samodzielnego budynku, przecież możesz to zrobić. Ja mówię: Wunia, tak uważasz? Ona mówi: oczywiście, że tak. No i zrobiłam, tak jak mi kazała, no i jest teatr nasz. Jak długo, jak dawno mieścicie się w tym budynku? Od 2002 roku bodajże, także 10 lat już tutaj funkcjonuje. To 10 lat to bardzo długo. Patrzę na ciebie z niekłamanym podziwem, mówisz z taką pasją o teatrze, a równocześnie z tego co wiem, przecież jest to tylko jeden z istotnych elementów twojego życia. Pracujesz bowiem zawodowo. Tak. Masz rodzinę i to rodzinę dość liczną. Właśnie mi się powiększa. Jeszcze? Proszę bardzo. Tu siedzi moja córka, która za miesiąc urodzi mi wnuka. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że za miesiąc, bo być może, że koledze się będzie śpieszyło na świat i przyjdzie do nas wcześniej. No to fantastyczna informacja, to gratuluję serdecznie. Czy już jest imię? Tak, ma mieć na imię Gustaw.
Pięknie. Także będzie miał bardzo literackie imię. No bardzo. Babcia uczy języka polskiego, więc... No powiedz, jak godzisz właśnie tę pasję z rodziną, z pracą zawodową. Przecież to wszystko, każda z tych dziedzin życia wymaga ogromnego zaangażowania. A tobie się to wszystko jakoś tak łatwo udaje. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Moje koleżanki mówią, że jak one na mnie patrzą, to mówią, że to jest trochę jak w mitycznej kosmogonii, że to powstaje z tego chaosu, który wokół siebie robię. No i jeżeli chodzi o szkołę, to ona jest dla mnie źródłem niezwykłych inspiracji, ponieważ ja pracuję w liceum i w technikum, spotykam się z młodymi ludźmi, zresztą część z nich przychodzi potem do teatru. No i oni są dla mnie, tak jak powiedziałam, źródłem inspiracji, źródłem energii, źródłem pomysłów, nie pozwalają mi się zestarzeć. A jeżeli chodzi o moją rodzinę, to taka prawda, że gdyby oni nie byli tolerancyjni i gdyby mnie nie kochali i nie byli wyrozumiali, to nic by mi się nie udało zrobić, ponieważ niestety nasze życie w dużej mierze jest podporządkowane temu, co dzieje się w teatrze. Moje dzieci przychodziły tutaj od zawsze. Od zawsze trafiało tutaj Ile mnóstwo... Ile masz dzieci, przepraszam? W sumie mam czwórkę. Troje urodziłam samodzielnie, jedno mam pożyczone. Znaczy jedno masz po prostu wybrane, tak? Bo bardzo mi się podoba taka opowieść jednej z moich znajomych, która swego czasu adoptowała dziecko. I kiedy to dziecko już dorastało, kiedy było, wiedziało cały czas, że jest adoptowane, właśnie wytłumaczyła mu w ten sposób, że tamto urodziła, no więc ma jakie ma, natomiast jego sobie po prostu wybrała. Bardzo ładna teoria. Bardzo sobie, tak mi się też to bardzo podobało. Czyli masz czwórkę dzieci. Tak, i psa ze schroniska, który zjada wszystko łącznie z płotem. No a powiedz mi, jak ta młodzież, która tutaj przychodzi do teatru, przecież podejrzewam, że oni też w jakimś sensie traktują cię trochę jak przyjaciółkę, jak powiernicę, jak matkę, więc tak sądzę, że problemy twojej czwórki twoich dzieci to jest tylko część tych problemów młodych ludzi, z jakimi masz do czynienia na co dzień, ponieważ ci z teatru też pewnie cię obarczają jakimiś swoimi sprawami. Mój mąż czasami żartem mówi, że jak ja przychodzę z teatru albo ze szkoły, to, że przynoszę na swoich barkach kilkaset istnień i że się z nimi nie rozstaję i pewnie coś w tym jest. Nie potrafię inaczej pracować, nie potrafię odciąć się od tego, co się dzieje w szkole czy w teatrze. Nie umiem. No oczywiście potwornie mnie to eksploatuje, ponieważ jestem człowiekiem niezwykle emocjonalnym, więc wszystko, co się dzieje w ich życiu, w jakiś tam sposób wpływa na moje. Niektórzy moi przyjaciele mówią, że to jest złe, że to rujnuje mój spokój, że nie umiem się od tego odizolować. Ale prawda jest taka, że nie umiem inaczej żyć, że to jest uciążliwe czasami, to jest męczące czasami, ale tak jak powiedziałam, też jest źródłem inspiracji, mocy, siły, poczucia, że komuś jest się potrzebnym, co jest niezwykle ważne w życiu, więc nie narzekam. No podziwiam twojego męża, powiem ci, a gdzie go poznałaś? Czy też, czy to połączyła was teatralna pasja na przykład, czy zupełnie coś innego? Pasja nas połączyła, nie tyle teatralna, co artystyczna, ponieważ spotkałam go w kawiarni teatralna zresztą, którą wówczas prowadziłam, a on przyszedł do tej kawiarni zagrać koncert, ponieważ jest gitarzystą. No i tak to się zaczęło. Znaczy, prawda jest taka, że jak go zobaczyłam pierwszy raz, to wiedziałam, że będzie musiał być moim mężem. On jeszcze wtedy tego nie wiedział, ale został szybko do tego przekonany. Bardzo do siebie pasujemy, chociażby pod tym względem, że mój mąż wypowiada jedno słowo na dwa tygodnie. Ja natomiast mam taką potrzebę, żeby dzielić się swoimi dość często i dość wylewnie. No i pierwsze nasze spotkanie zakończyło się tym, że ja zapytałam go, słuchaj, tobie nie przeszkadza, że ja tak dużo mówię? On mówi, nie, nie mam w domu radia, możesz się wprowadzić. No i stwierdziłam, że jego poczucie humoru też jest takie, jakie ja lubię, jakie mi odpowiada. Ja zakochuję się, że tak powiem, w mężczyznach od umysłu i to jest dla mnie najistotniejsze, czy będę miała z kimś potem o czym rozmawiać, czy on posiada jakąś pasję, czy posiada jakąś miłość, którą mógłby wypełnić swoje życie. No i był takim człowiekiem,
jest takim człowiekiem. No a potem oczywiście w związku z tym, że ja ciągle w tym teatrze, no to i on musiał się, że tak powiem, w jakiś sposób wdrożyć w to, co się tutaj dzieje. I gra w spektaklach i robi muzykę do tych spektakli. No i oczywiście pomaga mi, jeżeli chodzi o organizację, bardzo, bardzo mi pomaga, bo ma taką duszę menadżera, przewodnika, potrafi zdobywać pieniądze, więc jak gdyby ułatwia mi to wszystkie... To zupełnie niecodzienne, muzyk, tak. Artysta, tak. I menadżer to jakby dwa różne bieguny, prawda, jednak. No i ułatwia mi takie właśnie codzienne egzystowanie w związku z tym, że trzeba jednak zdobywać pieniądze, żeby tutaj funkcjonować. A powiedz mi, Sylwia, które z czworga waszych dzieci, wychowanych w takiej no, artystycznej rodzinie, w jakimś sensie dziedziczy te artystyczne pasje? Sylwka gra na flecie i fortepianie. Maciej gra na fortepianie. Katarzyna gra na skrzypcach i twierdzi, że będzie baletnicą. A Anna rysuje, jest w tej chwili na drugim roku architektury i uwielbia realizować się w takich plastycznych rzeczach. Ale każdy z nich miał swój epizod teatralny, dłuższy lub krótszy. Także myślę, że po prostu nie są w stanie inaczej funkcjonować w tym zwariowanym domu. No, wcześniej czy później muszą przyjść do teatru, a jak przychodzą, no to jednak to w jakiś sposób zaraża. Zresztą społeczność ta teatralna, ludzie i to sposób, w jaki oni ze sobą funkcjonują, to, że wyjeżdżają razem na wakacje, to, że spędzają razem święta, że są dla siebie przyjaciółmi, to też sprawia, że każdy, kto tutaj wchodzi, czuje się dobrze. Zresztą oni o tym mówią często. I moje dzieciaki lubią tutaj przyjeżdżać, bo spotykają się z życzliwością. Poza tym no, ci ludzie, którzy tu przychodzą, mają taką specyficzną wrażliwość, specyficzny sposób patrzenia na świat. No i to się maluchom podoba. Dużym chyba też. Staram się w tym programie pokazywać wrocławian z jak najlepszej strony. Myślę, że ty tutaj jesteś takim fantastycznym zupełnie przykładem tego, że realizować marzenia można no, w każdej praktycznie rzeczywistości. Natomiast powiedz mi, czy nigdy nie korciło cię, żeby coś zmienić? Czy nie żałowałaś, że nie mieszkasz na przykład, nie wiem, w większym mieście, o większych tradycjach artystycznych, gdzie być może te pasje nie tylko twoje, ale tych, którzy wspierają cię w tym, co robisz, no były może bardziej docenione? Czy kiedyś patrzyłaś na życie z tego punktu widzenia? Mieszkałam przez jakiś czas w Warszawie, mieszkałam przez jakiś czas w Poznaniu, mieszkałam przez jakiś czas w Gdyni i w każdym z tych miejsc było mi dobrze. Każde z tych miejsc miało jakiś inny urok, inny klimat. Warszawa chyba najbardziej była dla mnie przerażająca, ponieważ pamiętam ją jako miejsce, w którym trudno jest znaleźć ciszę. Ale ten jej pęd, ten jej zawrót i ten, to, że ciągle tam się coś dzieje, też ma swój urok oczywiście. I wtedy, kiedy ja miałam tam lat 20 parę, no to ona była dla mnie niezwykle atrakcyjna. Czy korci mnie do tego, żeby coś zmienić? Na pewno pojadę koleją transsyberyjską do Indii. To jest taka zmiana, której pragnę i takie marzenie, które zamierzam zrealizować. Ale tak... Czasami chciałabym mieć więcej czasu. Marzę o tym, żeby doba miała więcej godzin. Miałam kiedyś takie zupełnie irracjonalne, zwariowane marzenie, które... Ja nie wiem, czy ja powinnam to wypowiadać, bo wezmą mnie za wariatkę. Jutro mnie nikt nie wpuści do pracy. Dobrze, że są ferie. Bardzo chciałam mieć więcej niż jedną osobę. To znaczy, chciałam się składać z kilku ciał. Ale żeby te ciała miały ten sam umysł, który kontrolowałby wszystko, co robią. A chodziło po prostu o to, żeby mogła być w kilku miejscach równocześnie. Ponieważ ja mam taką przypadłość, ona jest niedobra bardzo, że zawsze mi się wydaje, że coś przegapię. Jako małe dziecko nienawidziłam spać, ponieważ uważałam, że to jest czas zmarnowany. Szkoda czasu, tak. Że szkoda. I że nie zdążę czegoś zobaczyć, że nie zdążę kogoś poznać. Więc jakbym miała coś zmieniać, to bardzo chciałabym mieć więcej niż jedno ciało. Na razie jednak ku radości nas wszystkich pozostań w tym jednym. Tego życzę ci bardzo serdecznie. Życzę ci również
no, ciągłej takiej pasji, radości z tego, co już osiągnęłaś i z tego, co z pewnością przed tobą. No a przede wszystkim wiem, co mówię, bo sama jestem babcią, tej nieprawdopodobnej radości, jaka czeka cię wkrótce z okazji narodzin Gustawa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia. Przypomnę tylko, pani Sylwia Czerwińska-Mądrzejewska, prezes Stowarzyszenia Teatr Nasz, była naszym gościem.